tam na stole. Piąty dzień bombardowań. I teraz wybraliśmy tą misję w faktory, czyli na 4 polityki na 7 samolotów. Więc zaczynamy przygotowania do niej. Politykę na 4. To jest raz, dwa, trzy, cztery, czyli następnym nadal, znaczy nadal będziemy mogli tylko z polityką 4 maksymalnie, czyli to jeszcze byśmy wzięli. Jeszcze jeden poziom, tylko z polityką 3 i 2 będziemy mogli brać. No i kolejny krok. To wybraliśmy sajty. No sajtów to będzie dużo, bo aż 3 z każdej z podejścia, z każdego, 3 w środku. Więc tu sporo użyjemy tego. Idziemy raz, dwa, trzy. Tu jest tak, S60, Machine Gun i 1939, dwa zestawy przeciwlotnicze i karabin maszynowy. Raz, tu, raz, dwa, trzy. Dużo. S60, piechota, piechota. Od tej strony jest dość lekkie podejście. Południowe podejście. Zestaw M1939, piechota i ZU. Jest wszystko, no ten jest zestaw najgorszy. 1939 i tu 3, 2, 3. Co tu mamy? 2 SA2, ZU i S60. Czyli nie jest tak źle, mało tych SA zestawów. I teraz dla tych, którzy mają jakiś zasięg, rozumiemy jak są skierowani. Wiem od góry. Pierwszy, drugi. No ten zestaw dość niecelnie. Tutaj strzelałem tylko na low, wszędzie. Gdzie tu jest? Tu u dołu jest jeden. No to on tylko w tą stronę strzela. I teraz SA2. U, nie dobrze, wszędzie. I S60. Tak. No, no to by trzeba było wyeliminować ona dwa pola. Raz, dwa, trzy, aż dotąd strzela. Więc można podejść stąd i przelecieć tam. Taki jest plan. Na dużej wysokości. I ok. Kolejny. Przydzielamy pilotów. No to chwila, tu muszę się zastanowić, kto jest dobry po ostatnich misjach. No to pilotów wybrałem. Do tej misji przydzieliłem te raz, dwa, trzy, cztery fantomy F4. Bug, Poco, Barbarian, Buick, dwóch na A4, Skyhawk, Preacher i Shadow i jeden na F8, Crusader. Taki zestawik. Misja jest na polu 31 tu, więc chyba weźmiemy wszystkim tankowce, bo potrzebujemy dużo broni. I teraz uzbroimy piloty, samoloty, więc za chwileczkę. Jeszcze mały powrót, bo zapomniałem dla centralny site. Tu zaczynam uzbrać samoloty, jeszcze centralny site. 3. Raz, dwa, trzy. Co tu mam? Zestawy SA2. ZU-23 i piechota. Więc aż by się to dało przeeliminować, więc... No, kończę dalej uzbrojenie samolotów. Ok, no to samoloty uzbrojone. Jakie tu zestawy mamy? Misje bombowe robi Buck i Buick. Oni mają po bomby Mark 84, te cięższe, więcej obrażeń. Tu jest misja taka do Superiority, jeden ma z nich napalm, to jest do zrobienia przewagi tutaj w powietrzu. To są kierowane
ból pupy i dwa szrajki, żeby te SA wykosić. Tu mam jeszcze każdy, teraz mój przeciwlotniczy ma zestaw dwóch rakiet i mają po cztery i po dwie bomby. Mark 83, żeby dodatkowo jeszcze tutaj ten cel zniszczyć. Zaraz ja policzę, ile ja mogę zrobić uszkodzeń. No tak policzyłem, że to będzie około 16 średnio uszkodzeń możemy zrobić w bazie. No przy szczęściu da się 20, może jeszcze nad celem polatamy z działek, bo tu mamy dwóch gości, trzech gości z działkami, reszta nie ma, F4 nie mają fantomy, więc może oni próbują jakieś jedno ostatnie uszkodzenie, no do 20 musimy lub więcej zrobić. Może jakiś dobry event będzie, dobra, zostawiamy. Trzy samoloty przeciwlotnicze, dwa do przewagi powietrznej i dwa bombowce. Ten jest taki bombowiec mieszany z napalmem plus przewagą. Jeszcze za to punkty muszę podliczyć, czyli dodatkowe punkty za to raz, trzy, pięć punktów. Pięć punktów. Tak. Tak. Czyli 5, 10 punktów. Dodatkowych za broń. To zapisuję już tutaj w notatniku na misji. Czyli tak, 7 był za tankowca, 10 za broń, 2 za tą dodatkową misję, co ciągnąłem z ręki. Czyli w sumie 19, coś dość dużo. No te punkty się kończą i idziemy dalej. Teraz bierzemy. Okej, okay, no i teraz tutaj. A najpierw event, później. No to główny event lecimy. Prepare at one site to the bandit die rolls over. O kurczę, no to jest niedobry event dla nas. Dodatkowy plus jeden do rzutu mają bandyci i sajty nad celem, czyli wszyscy. Czyli przygotowani byli. No niedobrze. Teraz nasz flypath. Zaczynamy tu. Kończymy tu. Można nawet tak, niech będzie tak. Tak będzie dobrze. Okej, okay. I teraz bandyci. No może tu nam się poszczęści. Zaczynamy od góry i to jest po trzech bandytów. Nie, po dwóch na szczęście. Zaczynamy od północnego. I co tu mamy? Zostaw MiG. 17, 19. Niedobrze. Wschodnie podejście. No Bandit i MiG-21. Niedobrze. Południowe. MiG-21, no Bandit. Niedobrze. I tutaj MiG-17, MiG-21. No też niedobrze. No to niedobrze nam się tu wylosowało. Tylko dwa mam. Dwa no bandyty wyciągnąłem stąd. No to będzie tu się działo. Intel bez zmian. Event card środkowe. No może event nam jeszcze pomoże. O nie, jeszcze musimy mówić o. Czyli w lewo, rozumiem, tak. Czyli natkniemy się na ten jeszcze
Sajd, który nas tu gdzie na sam koniec atakował. Counterclock, czyli w drugą stronę wskazówki zegara. Ok, no to wszystko idzie tu nie po naszej misji. Jedynka jest. Można ominąć, się nie bombardować, no ale szkoda dnia. Trzeba coś zrobić. Stawię, przykryję dolara. Fast pilot ataki, ja położymy pilotów. No nie wziąłem nikomu ECM-a. Stwierdziłem, że wszystko rozwalę. Po co mi jecemy? Ok, czy jest jakiś fast? Slow fast, jest jeden fast. Jest jeden fast. No to on ma jeden cel przed sobą. Shadow, to była jego misja. Zniszczyć ten SA2. Ma plus 2 ETG i no ona na dwójka trafia. Nie, na R5. Czyli 1, 2, 3 mnie nie interesuje. Więc mam plus 2 do rzutów, na piątkach trafię. 3, 4, 5. Uff, ledwo co. Dobrze, tutaj side zniszczony. Kółeczkę. Oczywiście tutaj jesteśmy. Przepraszam. Ale i tak tu miałem zasięg 1, więc mogłem strzelać. Chociaż ja mogłem strzelać w to. To nas bardziej boli. To moment, wrócimy. Jeszcze, jeżeli to pierwszy rzut, to wrócę. Tam był SA2. Sekundę. Ok, no wróciłem, czyli jednak tu jesteśmy i no to pierwszy strzał fasy z tego bullpupa strzeli w ten side, na 2 trafia, on ma plus 2, więc trafi na pewno. Jako fast pilot to niszczy, dobrze. Pierwsza broń zużyta. No i teraz Sight and Bandit Attacks. No przetrwać to i może będzie dobrze. Dobra, zacznijmy od Sightów. On strzela, bo ma na high i reszta i to jest na high. Więc 2 SA2 plus 1 do rzutu mają. Najpierw wybierzemy kogo. 7. Liczmy tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czy Wise Guy'a. Wise Guy, no to robi Wade'a, tu nie ma co ryzykować. I dwie kostki na plus 1. Kurczę, ma szczęście, 6, 7. To jest, no było bliskie uszkodzenia. Dostał tylko stres. Zaczyna się. To był jeden SA2, teraz drugi SA2. W kogo strzela? 9, czyli 7, 8, 9. W poko. W poko oczywiście robi wejda. Pięć i 7, czyli 6. Byłoby miss, ale ma jeden stres. Ok, teraz migi, które mają zasięg. Te dwa migi. 21. Strzelają ze swoich rakietek R coś tam. W kogo? 7. Czyli z White Guy'a. White Guy nie, no musi wykonać to. Trzy, dwa. Nic. I ostatni mig. 1. Baka. Pak będzie shaken, kurczę.
Dobra. Na 6 plus uszkodzenie. Lub minus 3 do żółto. Czy dobra, ryzykuję. Wise guy. Nie robi nic. Moment, ja rzuciłem jedynkę, nie wise guy, tylko back, nie robi nic, back. 4, no i mu się opłacało, plus 1 to jest 5, to jest jeden stres tylko. No, ma szczęście, dobrze. No to koniec tych bandytów. Można było sopresować nimi rakietami, zapomniałem o tym, ale dobrze, no to więcej ich postrącamy. Bez supresji w takim razie. Dobra, teraz zemsta moja. Zacznijmy od Wise Guy'a. Wise Guy niech wystrzeli swojego Sidewindera. Śmiga. Ile tych jest migów? Raz, dwa, trzy. A jeszcze nie... no tak, zapomniałem w środku pociągnąć dwóch jeszcze migów. Kurczę, coś mi się tu... No bandyt i MiG 17, dobrze. To nic nie zmienia, tylko dodatkowy, doszło dodatkowy MiG 17. Ile tu mamy migów? 4, 5, 6, 7. Broni mamy... Raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Można jakieś supresje, można więcej. Dobra, to żeby tutaj nie oszczędzać miga. Dobra, on niech strzeli na razie jednego tego Sidewindera. Czyli tylko jednego strzela na plus 2. No nie, na pudło. Okej, tu mamy Amramy. Na 0 nie może do dwóch pól. Amram w tego i... I tyle. Czyli na 6 plus. I plus 1 do rzutu. No nie wierzę, no. Z takimi rzutami. To ja daleko nie zajadę. Dobrze, i poko został, no to on niech dwa, no wszystkie sidewinery, to dwa sidewinery w MiG-a 21, no chociaż jednego niech strąci, kurczę, blacha. No jest. Na plus, na minus jeden, czyli... Nie, sorry, moment, to na plus dwa, czyli on trafił, a ci wcześniejsi na plus jeden, tak, to było dobrze. Już myślałem. Dobra, dwa sidewinery zużyte, ale MiG jeden poszedł do piachu. Zapisuję. To był poko, kolejny Kirma. Drugi już w tej kampanii. No i to jest wszystko. I jeszcze mogę którymiś z bombowych. Fast Shero to tylko on został. To on wyśle swojego Amrama na ten centralny site. No, co w zasadzie to tego Shrike'a. Czyli 5 ma plus 2, czyli 5 plus 2, 7 trafił. Centralny site zniszczony. Shrike zużyty. No i tyle. Wszyscy piloci atakowali. Bombowi nie, no bo bombowi będą bombardować. Liczę na to. I aircraft move, czyli zostajemy na wysokiej, na dużej wysokości. I przesuwamy całą formację tu. Migi dołączają.
Teraz będzie rzeźnia, fugatura, fast pilot, czyli nasz Shadow jest fast pilotem. W jakim jesteśmy zasięgu ostrzału? Tego na low, ale to nie mamy zasięgu. To nie. To nic nie mamy w tej chwili, który na high strzela. A nie jest tutaj. Ten SA2. To niech pociągnie go. Pięć. Ledwo co, ale trafił. Mam trochę zagrożenia wyeliminowanego. No ale teraz tu nas migi oblatały, ten cały dywizjon. Raz, dwa, trzy, cztery migi. Te nie mają zasięgu i nic nas nie strzela poza migami. Zobaczmy, w co oni będą strzelać. Może zapresujemy któregoś. No i 4-6 migów zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć broni moich przeciwlotniczych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to ciężko będzie. Dobra, pierwszy mig. Jeszcze raz, bo nie stoi jakaś kostka dziwnie. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Preachera. No niech go strzelają, on robi sobie evade'a. Pierwszy mig, czyli ten MiG-21, zaczynamy od tego, tej strony. Czyli dwa, dwie kostki. Jeden wybieram, plus jeden, czyli dwa pudło. To teraz drugi atak. Pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, znowu jego. Nie miałby bonusu. No dobra, zaryzykuję, w sensie nie. Biorę i dwie kostki. Trzeba, że to MiG-17. To nie ryzykuję. Tylko niech MiG rzuci. 3-4 pudło, dobrze. Teraz MiG-17 kolejny. 10, czyli 7, 8, 9, 10. Barbarian. No, Barbarian. Nie ma stresa, więc weźmie. MiG 2. O kurczę, 7, 8. Pięknie. Czyli Barbarian uszkodzony. Nie jest zdolny do walki. Tyle się dzieje. Dostaje 2 stresa. Czyli 4. Czyli już będzie tylko jeden ekspo za misję. I ostatni MiG-21. 9, czyli 7, 8, 9, poko. No i to poko musi zdjąć 2 stresa, żeby przeżyć tego. No może go zapresuje. No to zapresuje go na 6 plus poko ma plus 2. Takimi rzutami to nawet supresja się nie daje. No to bierze i wejdę. Czyli na 5. I dwoma kostkami. No i oczywiście 9. Jakby nie inaczej. Strącony. Poko strącony. 2 stresa. Kolej jeden uszkodzony jest stracony. No to się nieźle zaczyna. Chyba się to skończy szybko. Czyli poko strącony. Dobra, teraz my możemy oddać nasz dywizjon.
Wise guy ma 5. Ma plus 2 jeszcze do ataku. Niech strąca te miga 21 plus 2. No nie wiesz, no ile można rzucać jedynek na swój rzut. No i koniec broni. Dobra, zobaczmy rakiety. Ten strzelał, ten ma napalm i coś kierowanego. Coś tego kierowanego. Ten walnie w ten zestaw. Ma plus 2 jeszcze, więc go załatwia. Dobra. Buick nie ma. Broni nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Koniec. Migi na 100 oblazły i będzie po dywizjonie. Przesuwamy na cel. Zmieniamy na low. Musimy rzucić bomby. Migi za nami oczywiście. Teraz mamy komplecik ich. Która trzecia. Fast pilot Shadow. Ten zestaw nas może zaatakować. I ta piechota. No dobra, to on walnie tą swoją bombą. Ostatnim AGM, który ma 2. Zniszczy ten. To był fast. No i teraz site bandyty. Site'ów nie ma, które by nas miały w zasięgu. Tak. No tylko migi. 5 migów. No kurczę. Może podzielę ich jakoś. Mig 21 jest 1. Mig 17 jest 2. Mig 19. Mig 21 jest 2. Mig 17 jest 3. 1 mig 19. Taki zestawik. No to zaczniemy od migu 21. Nie ma już w nim strzelać, co? Tylko działa mi. 3. Barbarian jest uszkodzony, więc on robi wejda. Dwie kostki. Dwa, no to 3 nie trafia. Pierwszy MiG-21, drugi. 7. Raz, dwa, trzy. On pokonie. Powinien biły kosztować. Dobra, to nieważne. Pokonie leci, bo on już jest strącony. Czyli 7, 6, 7. Baka. No musi zrobić, bo to jest niebezpieczna gra z migami. Czyli na 5. Dwoma kostkami. No, mówiłem, jest strącony. Drugi pilot strącony. No to misja będzie totalną porażką. Dwa samoloty strącone, no uszkodzone. To jest bug. Teraz mig 19, 6, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Barbariana uszkodzonego i dobrze. On oczywiście wejda robi. Próbuje przeżyć. 5 plus 1 to 6, czyli jeden stres więcej jeszcze. Proszę. Teraz migi 17, 3, migi 17. Pierwszy atakuje pierwszego, czyli Barbariana. Barbarian bierze stresa. 5, czyli pudło. Kolejny mig, drugi 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wise guy bierze stresa, co tam?
Już jest 6, on jeszcze będzie mógł strzelić dobrze bombą. 3, 4 pudło i ostatni mig. 1, Barbariana, dawaj stres, 12. Tu już nie możesz atakować nawet. Jest coś powyżej swojego poziomu. I 2, 7, 8. Uszkodzony. On był uszkodzony, czyli trzeci strącony. No to mi dalej do pieca. Ok. Teraz my. Zostały nam tu ile, żeby chociaż jeden punkt zrobić. No kurczę, jeżeli nie zadamy obrażeń 8, to minus 2 victory point. No to bierzemy chociaż 8, trzeba zrobić. On atakuje, nikt go nie atakował. Ma minus 1 do bombardowania tylko. Więc dwie te duże bomby zrzucę. 7, 6, czyli po 2 damage'u, 4. To on zrzucił swoją antenę, na parę zrzuca, nie muszę polityki, bo pierwszy raz na plus 2. O kurczę. Ona była nie do końca ustawiona w momencie, bo mnie to już denerwuje. Rzucam tak jakoś. No, 8. Plus 2. Tak, to jest 10 za 3. 7. I tu jest ostatnia bomba. I on jest jeszcze na plus 2 przynajmniej. No, od razu lepiej. 8, 90 za 3, czyli 10 zrobiłem. Czyli jest 3 victory points. Hurra! Dobra, tak położę. Dobra, ale ten mógł jeszcze z działek postrzelać miga. Bo on nie miał bomb, z tego co pamiętam, więc i mają plus 2 do ataku. No ale dupa. No to teraz czekamy tu, żeby nas tu nikt nie sięgnął. Jeszcze ten side nas na sam koniec pociągnie. Migi. No to rzeźnia teraz będzie. Bez broni. 2 działka, 3 działka mam. No to będę mógł 3 razy przynajmniej oddać, jeżeli mnie wcześniej nie zmasakrowałem. Migi 21, 2. Rzutno po kolei za pierwszego, kto kogo atakuje. 6, 4, 5, 6. Preacher oczywiście. Walcz o życie. Tak. Plus 1, 3 pudło na szczęście mi 21, drugi mig. Jeszcze raz, bo 5, 4, 5, czyli buka, biujka, biujk, walcz, 5, 3, czyli 4 pudło. Nie, mig 21, 4 to jest jeden stres. Teraz mig 19. 7, czyli 4, 5, 6, 7. Shadowa, naszego weterana. Shadow oczywiście. 5, czyli 6. Poboma jest plus 1. Mig 19, 1 stres. Jak było blisko. 3 migi, 17. Pierwszy, 4. Wise guy, wise guy. Bierze oczywiście stres. Może też do 11. Pudło. Drugi mig.
9, czyli 4, 8, 9 baka. No bak niech weźmie ostatni. Trójka, dobrze, bo tu zdyszka była. Więc czwórka to jest pudło dla miga 17 i ostatni mig 17, 7, czyli 4, 5, 6, 7, shadowa. Shadow bierze. Stres. Shadow 3. A, ostatni to był, no to dwie kostki. 2 plus 1, 3, pudło. Ok, i teraz moi mogą oddać. No, żadne sajty nas nie atakują w tej chwili. On jest na 4, więc plus 0. Dobra, no to Preacher próbuje. Miga 21 oczywiście. O kurczę, prawie było. Kolejny Shadow na plus 2. Nie. I on na plus 0. White guy. Uff. Prawie. Chociaż jednego by się przydało strącić. No nic. To za nami podąża tatarajstwo. To tylko to może nas jeszcze strzelić, niestety. O kurczę, to ma na 2. No to lećmy najpierw to. Kogo? 8, 4, Wise Guy'a. No to zmieniamy. Oczywiście 6, 7, 8. Jeszcze może nawet strzelać. No to zliczymy, żeby nie było nic wyżej niż 5. Uff, 2, czyli 3. Jeden stres. To działko jest niezłe. Ok. I teraz migi po kolei. Pierwszy mig. Preachera. Preacher walczy o życie. Jedyneczka. Pięknie. Drugi mig 21.5, czyli baka. Bak walczy o życie. 7, 8. Uszkodzony. Dwa dodatkowe stresy, zaznaczę, że jest uszkodzony. Teraz mig 19, 5. I baka tylko Buick, a Buick jeszcze raz. No to Buick walczy, no. Co może mu zostało do zrobienia? Moment, to nie ten, ten. No teraz będzie trzeci strącony. To był mig 19, tak? Teraz jeden na szczęście, dobra. To teraz mig 17, 3 razy. 4, 8, 9, 10, Preacher. Preacher walczy. Na 2. 5, 6, mig 17 na 6. To jest jeden stres dodatkowy. Drugi, 8, 4, 8 shadowa, za shadow, oczywiście, 2 pudła i ostatni mig, 5, czyli 4, 5, Buicka, Buick walczy ostatnimi siłami, 3, 4 pudło. Czy mogę ktoś oddać? To on jest unfit, nie może za dużo stresu, ten tak samo. 5. Ten może jeszcze ma na shadow, nasz weteran, ma na plus 2 jeszcze, może komuś odgryźć się na koniec. No niestety. I on ma 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, to już też unfit, tylko shadow się nadawał do walki. No i uciekamy, koniec misji. Ledwo co przeżyli nasi piloci. Tak, i jeszcze evencik będzie, momencik. Czyli rzeczywiście się przygotowali. Jakie jest? O, jeszcze żeby nie było, to jeszcze SA sajty. 3 ataki.
Agnes Random Minecraft. Rozumiem, że trzy ataki na randomowe na wszystkich. 5, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli Shadow. No to bym raczej był ik. Oczywiście bierze kolejny stres. Dwie kostki. Trzy. Kudło. Kolejny atak. Kogo? Wise Guy'a. Już mi się stres kończy. Dwa. Dwie kostki. Pięć. Pudło. Po sześciu się coś dzieje. I ostatni. Trzy. Shadow. Już nie mam czym, to dam tak. Siedem. O, coś tu się dzieje, momencik. Przy 7 jest jeden stres dodatkowy. To tak zmienię. No to nam się tu dało wszystko, wyznaki, wszystko przeciwko nam. Ok, no to jest ten event rozwiązany. I teraz Search and Rescue. Trzech gości mamy do wyszukania. Mamy tą kartę. Jedną, możemy ją użyć. Po wyrzucie możemy dorzucić 4, więc zaczniemy od baka. I jakie tu są modyfikatory? Ten z White Pack, to czytałem się z Substract White Pond, to się robi. Więc, znaczy tankowiec nie działa na to, więc minus 1 do rzutu za dalekość. Żadnej amunicji nie żeśmy nie wyrzucili. I dodajemy 2, bo został zniszczony na celem, czyli w sumie jest plus 1 do rzutu. I mamy tą kartę, że możemy do jednego rzutu dodać plus 4. To zaczynamy od baka. Plus 1, 9. No to super. Bo jest tylko quick recovery. 3 stresu dostaję jeszcze dodatkowo. Tak. Spoko. 10. No idealnie. Teraz same dziesiątki. 3 stresu. Dam tak i to odrzucę. I ostatni barbarian. Pokażę rzut. 9. Drzewa karty. Quick recovery. Jest plus 1 nawet, czyli 10. Czyli z 3 stresu tylko. Czyli tak. No i elegancko. Wszyscy szybko zostali odnalezieni, wyłowieni. Wyciągnięcie z dżungli na szybko. No i super. No i teraz Victory Points dopisuje tutaj nasze statystyki. Czyli co tam? Wiktorów w końcu nie mam na szczęście, więc tu jest tylko 3. Target status damage. Ja już tu na pewno nie polecę. Czy coś dostaliśmy? Jeden Recon, jeden Intel, czyli tutaj jedyneczka. Gainet nowy punktów nie. Polityki było tu 4. Więc jeden zyskaliśmy. Recon i jeden Intel. Czyli na razie bez zmian. Kolejny punkt. Dodajemy do celu, do pilotów 2 wszystkich stresu. I od razu recovery. No to lećmy po kolei. Tak. Teraz ma 4, 6, 7, 8, 9, 10 plus 2 i ma recovery 2, czyli 10. Bak ma 10 stresu. Poco. 9, 10.
Plus 2, bo coolnessu nie ma, więc 12. Spoko. Barbarian 10. Plus 1, bo 1 ma cool. Nie, ma 5. To jest 13. 14, 15. Plus 1, 16. Barbarian 16. Do widzenia. Ok, back. 8, 10, 12, 13, 14, 15. Plus 2, 15, 16, 17. Buick. Pięknie. Preacher 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kulnesu nie ma. 11, 12, 13. Preacher. Shadow, tylko 7-8. Coolnessu ma 1, czyli 9. Shadow 9. Gdzie on jest tu? Wise Guy, no Wise Guy jest tyle, że ma 6, 10, 14, 15, 16. Wise Guy. 16. Trzy samoloty straciliśmy, jeden straciliśmy. No to pięknie. Teraz dajemy im wszystkich, grupę expa zapiszę. Trzeci jak na Bika. Juika Poco też 3, nie ma awansu. Preacher też nie ma. Kto tu jest? Bak nie ma, brakuje jednego. Barbarem brakuje jednego. Krasnie i ten wise guy. Tak, i Shadow. Awans na asa. No to będzie nas asior. Pierwszy. Ledwo przeżył, to dlatego został asem. Co teraz jest? Jest nadal fastem, ma plus 3 do ataku przeciwko celom. Więc będziemy go robić chyba naszym głównym likwidatorem migów. Ok, teraz jeszcze coolnessa dla reszty. Czyli 2, którzy nie lecieli, 2 tracą. Czyli 9 plus ich coolness, czyli on ma 7 wentury. Stargazer 3 traci, czyli 8. Mus 0. Krusty 2. Seaweed 4. Czyli mamy jednego pilota bez stresu. Dwóch pilotów, można powiedzieć, może by się nadawało. No tyle. Można go jeszcze wykorzystać coś takiego jak wydanie na jakiś awaryjny stres. Zobaczę, ile to jest. Ok, czyli po misji mogę zrobić sobie z Priority R&R, czyli Recovery, bo priorytowanie Recovery. Mogę wydać 9 punktów, żeby usunąć z każdego pilota po 2 stresu. No to się przyda, bo wszyscy dostaną ten bonus i Seaweed będzie miał z 4, będą miał 3 pilotów przynajmniej. No to tak zrobię, że wydam te 9 punktów dodatkowo. Zapiszę 19. Więc 51, już pokazuję, muszę to dodać, 21, 28 od 58, czyli 3, 33. To był nie cel 33, to jest nasz nowy. Tutaj 33, a leciliśmy na 31 cel. To jest 33, nam zostaje 23, gdzie ja liczę. Wyłącz młodzik, ołeczek. No dobra, to poprawię tu poza kamerą i... A, jeszcze będzie losowanie, to momencik. Ok, no to zrobione porządki.
Faktory. Jeszcze będziemy może kiedyś używali jej. No i kolejny cel. Dwa możemy wylosować. Są dwa ostatnie z tej karty. Z tego wszystkiego. No i potrzebujemy coś na trzech pilotów. Jest coś. Polityka 1. Aha, czyli mamy inflict, czyli możemy tak. Stora, czyli fabrykę, czyli magazyn paliwa lub samsite. Samsite już darujemy. Chociaż ona była łatwa do zniszczenia, bo nakupić tych szrajków i byłoby zrobić. Ale nie, lecimy coś łatwiejszego na trzech, co nie, bo na trzech pilotów, bo chcemy, żeby tam ci się trochę po ostatniej misji odpoczęli. Czyli ten cel Polstora Facility zapisuje dwa numerek. Tak. Więc w następnej misji dwójeczka za politykę jedną. Aha, tu jeszcze powinniśmy jedną politykę ruszyć na samym końcu z poprzedniej tury. Stresy wykonaliśmy, więc teraz misja. Politykę ruszymy w następnym odcinku. Ok, no to tyle za dziękuję. Był długi odcinek, no bo dużo się działo. Teraz będzie łatwa misja na trzy samoloty, więc mamy nadzieję, że da radę tym razem się zemścić. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.